pewnością jesteśmy wszyscy zaskoczeni decyzją papieża Benedykta XVI. Można powiedzieć, zaskoczenie jest ogromne, może nawet takie zdziwienie. Jest to taka zupełnie bezprecedensowa decyzja papieża w dziejach Kościoła. Wyrasta niewątpliwie z żywej wiary papieża Benedykta XVI w poczuciu ogromnej odpowiedzialności przed Bogiem i odpowiedzialności też za Kościół. Na ile znam jego myśl, a tą myślą się zajmuję od wielu lat, i przez tę myśl, na ile znam trochę też jego duszę, to myślę, że no było to ogromne zmaganie, jakie podjął w sobie, o czym zresztą wspomina w tym oświadczeniu. To trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, co się mogło dziać w sercu. Mówił, że w sumieniu to wielokroć przed Bogiem rozważał i zyskał pewność, że z powodu podeszłego wieku, gdy sił ubyło i są, jak pisze, niewystarczające, taką decyzję podjął. No, zyskać pewność tutaj przed Bogiem, przy tej ogromnej poczuciu odpowiedzialności, że się jest opoką Kościoła, że jest się tym pierwszym papieżem, no to trudno sobie w ogóle wyobrazić, co się w tym sercu papieża działo. Na pewno więc trzeba być wdzięcznym i jemu, i Panu Bogu, że taką pewność mu dał. Tej decyzji, jak sobie przypominamy, w pewnym momencie właściwie też spodziewaliśmy się trochę od papieża Jana Pawła II, a wiemy, że trwał, do końca trwał, jak wielkim świadkiem poprzez swoje cierpienie do końca był i jak przez to świadectwo wiele dobra uczynił także w tym znaczeniu otwarcia człowieka w ogóle na Boga i otwarcia na Kościół, człowieka także niewierzącego. I papież Benedykt XVI zdaje sobie sprawę z tego, że cierpienie i modlitwa to też te zasadnicze formy posługiwania papieskiej posługi, papieskiego urzędu, i o tym też wyraźnie wspomina. Ale ja bym powiedział tak, na ile z perspektywy postrzegam jego pontyfikat, to powiem, że mamy do czynienia zupełnie z innym pontyfikatem, mamy do czynienia z papieżem, który jest świadom tego, że ma być prorokiem w dobie zaistniałej konieczności wewnętrznej odnowy Kościoła. Papież Jan Paweł II miał otworzyć świat na Kościół i to mu się bardzo udało. I w tej posłudze otwierania na Kościół cierpienie jeszcze jakby po prostu pomogło. Natomiast papież Benedykt XVI rozstrzyga, że jako prorok wezwany do tego, by być jakby na przodzie wewnętrznej odnowy Kościoła, rozeznał, że modlitwa, cierpienie nie do zastąpienia są, ale muszą też być siły. Siły bardzo konkretne i cielesne, i duchowe. I to z tego jego przesłania wyczytuję i no, wyrażam wielkie uznanie. Tak mówię, i wdzięczność i jemu, i też myślę boskiej opatrzności, bo tak to trzeba czytać. To nie jest ruch tylko ludzki. To jest ruch niewątpliwie bardzo, że tak powiem, ściśle z Bogiem związany. Myślę, że ten akt, ta decyzja papieża Benedykta XVI to rzecz, którą trzeba przyjąć ze spokojem, w duchu wiary i takiego, jak zresztą prosi na końcu swego oświadczenia, takiego zawierzenia Panu Bogu, całego Kościoła, a także przyszłego wyboru. Może dodam tak jeszcze na koniec od siebie, że
jakieś parę miesięcy temu, sierpień, wrzesień, byłem zapytany, czy papież nie powinien ze względu na sędziwy wiek, niedomagania, już może też zdrowotne, czy nie powinien zrezygnować. Pamiętam, że wtedy odpowiedziałem, że niewątpliwie tego papieża stać na to, a co będzie, to zobaczymy. No i stało się. Czyli można to uczyć jako taką bardzo dojrzałą decyzję? Tak by się bardzo dojrzałą decyzję. Dawniejszy Ratzinger, prefer Kongregacji Nauki Wiary, obecny papież, to człowiek, którego, że tak powiem, cechowała od samego początku, gdy jeszcze był ekspertem soborowym, bardzo zawsze taka racjonalna, rozumna i nie podejmowana pod wpływem jakichś emocji decyzyjności.